Wiosenne Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, wasze pytania, moje odpowiedzi. Nagrywamy dziś w asyście ptaków z naszego lasu, a ja zaprosiłam was do mojego ulubionego miejsca w domu, letniego, czyli na taras kuchenny. Taras, gdzie właśnie bardzo często robię sobie przerwy na malutką kawkę. A Q&A, słuchajcie, tej wiosny jest z niebywałej okazji, bo z okazji miliona wyświetleń wszystkich naszych filmów, za co wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że również ten dzisiejszy odcinek będzie naszym wspólnym, miłym czasem, który razem spędzimy. Witajcie na pokładzie Greencanu. Zaczynamy! Pytanie pierwsze. Bardzo dużo uwagi poświęca Pani jakości wykonania różnych rzeczy. Czy u Pani w życiu dotyczy to każdej strefy? Myślę tu o jedzeniu, ubraniach, sposobów spędzania czasu wolnego. Jak otaczać się tym, co najlepsze, przy jeszcze nie najwyższych zarobkach? Malena, najpierw odpowiedź na pierwszą część pytania. Tak, bardzo staram się, ale nie tylko ja, tylko w ogóle cała moja rodzina, właśnie żeby tą jakość w każdej strefie naszego życia jednak do naszego domu wprowadzać. I to jest począwszy poprzez właśnie rzeczy, które gdzieś kupujemy do domu, poprzez jedzenie właśnie, aż do relacji międzyludzkich, bo ja też wiele razy piszę na stronie o tym, że warto, słuchajcie, również jakość wprowadzić do własnego życia, również przez ten czynnik ludzki, czyli właśnie przez poświęcanie swojego czasu ludziom, którzy naprawdę są dla nas ważni, którym naprawdę na nas zależy i z którymi naprawdę możemy budować prawdziwe relacje, a nie takie te udawane. A odpowiadając na tą drugą część Twojego pytania, czyli o tą jakość życia, fiksy zarobków naszych, tak? Ja już, słuchajcie, wiele razy na ten temat mówiłam, ale może jeszcze raz o tym opowiem. Odnośnie ceny i jakości. Nie jest, słuchajcie, tak, że wszystko to, co jest bardzo drogie, jest bardzo dobrej jakości. To wcale nie idzie w parze, jak również nie jest tak, że wszystko to, co jest tańsze, musi być gorszej jakości. Bardzo często jest tak, że tańszy zamiennik, albo troszkę tańszy, albo no wyraźnie tańszy, być może okaże się też również dobrej jakości. To jest, słuchajcie, kwestia raczej tego, że my musimy poszukać po prostu i rzeczywiście poszukiwacze jakości często mówią, że dużo czasu zabiera im ten moment, kiedy oni sprawdzają jakość danej sfery, która właśnie ich interesuje, no ale potem już jest dużo łatwiej i dużo fajniej się żyje po prostu, tak jak już mamy te konkretne informacje. Odnośnie jakby tego budowania jakości w życiu, tak? Słuchajcie, to jest metoda małych kroków. My na przykład zaczęliśmy od tego, a propos jedzenia, o które pytałaś, że zaczęliśmy z tyłu czytać etykiety produktów, które kupujemy. Nas nie interesują opakowania, kolorowe obrazki, piękne czereśnie z kropelkami rosy. Mnie interesuje z tyłu etykieta i co tak naprawdę ten produkt zawiera, bo jakość to też są składowe jedzenia, które my kupujemy. Bardzo staram się, żeby nasze jedzenie w domu było jak najmniej przetworzone. Krótko gotuję. Jakby, no są rzeczy oczywiście takie potrawy tradycyjne typu bigos, czy no nie wiem, jakieś pieczenie, które rzeczywiście trzeba robić dłużej, ale jednak większość tych rzeczy, które my jemy, to są rzeczy bardzo krótko obrabiane. Pierwszą rzeczą, którą w ogóle zrobiliśmy na przykład po przeprowadzeniu się tutaj na wieś, to było założenie warzywnika własnego i my rzeczywiście, kiedy przychodzi lato, mamy własne sałaty, szczypiorki, koperki i inne cudowności zielone, których staramy się jeść bardzo dużo. A jeżeli już kupuję właśnie rzeczy w sklepach, to tak jak powiedziałam, czytam etykiety i staram się również kupować jak najwięcej rzeczy od lokalnych producentów, bo mam gwarant, że ta żywność przechodzi bardzo krótką drogę, tak? Od momentu wytworzenia do momentu dojścia do sklepu. Wszyscy wiemy, że jak jest coś sprowadzane hen-hen z daleka, ze siedmiu mórz, za siedmiu gór, no to to musi być bardzo mocno zakonserwowane, żeby przetrwało tą podróż, czyli jemy chemię po prostu. Odnośnie jakby samych pieniędzy. Ja zawsze, bo często dostaję takie pytanie, jak wybierać jakość, kiedy na przykład nie zarabiamy bardzo dużo. Moja odpowiedź jest zawsze jedna, wybierz mniej, a lepiej, czyli nie kupuj dużo byle czego, kup
kilka rzeczy małych, ale właśnie dobrej jakości. Ja na przykład, słuchajcie, mam taką moją prywatną metodę, że jeżeli coś sobie upatrzę, nawet nie wiem, do gospodarstwa domowego, czy jeśli chodzi o mój wizerunek, jest to, powiedzmy, nie na ten moment finansowy mój, to ja na to wolę sobie odłożyć, tak? Czyli poczekam trochę, odłożę te pieniądze, ale mam tą jedną super jakości rzecz, a nie właśnie wiele byle jakich. I tym sposobem na przykład chodzę tylko w skórzanych butach, ale kupuję naprawdę świetnych, sprawdzonych marek. Szpilki mi służą wiele lat, to samo kozaki. Noszę skórzane torby, właśnie wyszukuję sobie małe polskie firmy, studia manufaktury. Obejrzyjcie sobie pod spodem, będziecie mieli linki do Greencanu Moja Torebka. Tam są właśnie na przykład torby z polskich manufaktur. I tym właśnie sposobem jakby kieruję się takimi wyborami w każdej dziedzinie życia. Właśnie mniej, a dobrze. Dziękuję, Joasiu, za super porady. Bałam się drewnianych donic na zewnątrz, bo zawsze kojarzyły mi się z corocznym odmalowywaniem, czyszczeniem i małym remontem. A to wcale tak nie musi być. Mam pytanie jeszcze odnośnie Twojego tarasu. Sami teraz również szykujemy drewniany taras. Czy pod donicami ceramicznymi, również innymi, nie zostają brzydkie plamy od wody na deskach tarasowych? I czy użytkowanie niezadaszonego tarasu jest wygodne? Basiu, najpierw dziękuję bardzo za miłe słowa, a odpowiadając na Twoje pytanie, pierwsze donice. Rzeczywiście donice ceramiczne, jak stoją bezpośrednio na deskach tarasowych, no to w momencie, kiedy my je przesuniemy, zwłaszcza przy olejowaniu, gdzie jeszcze jest zabarwienie, widać, że ten odcień jest inny. To jest spowodowane tym, że na deski ciągle operuje słońce, a miejsce, gdzie jest postawiona donica, no to wiadomo, jest pozbawione tej reakcji właśnie ze światłem słonecznym i troszeczkę to miejsce bywa odbarwione. Mój sposób na to jest taki, że po pierwsze nawet nasze podstawki do donic jednak są na takich, my akurat takie krążki mamy, właśnie żeby tam był ten przepływ powietrza, żeby mogła właśnie to miejsce wyczyścić i żeby nie było ani brzydkich plam, ani właśnie takich plam od tej właśnie reakcji słonecznej. Ja po prostu suwam sobie troszeczkę tymi kwiatami. Rzeczywiście donice drewniane, jeżeli zabezpieczysz je odpowiednimi środkami, wydaje mi się, że powinien być pod spodem, tak, wsadzimy Wam link do naszych wpisów na stronie, gdzie ja polecam konkretne produkty właśnie, które świetnie zabezpieczają drewno na wiele lat. Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię co roku robić tych samych czynności, czyli odmalowywać ciągle tego samego, nie wiem, płotka, donicy, kawałka ściany właśnie rocznie, tylko staram się używać takich produktów, które mi dają zabezpieczenie na wiele lat. Znowu jakość nam, słuchajcie, tutaj wychodzi, bo rzeczywiście dobre produkty, dobrej jakości to zabezpieczenie no dają po prostu. Jeśli chodzi o tarasy i o to, że one są niezadaszone, to jest, słuchajcie, wszystko kwestia tego, jak my w ogóle chcemy żyć i co lubimy. Są osoby, dla których no taras, taki właśnie niezadaszony, po którym może się gdzieś jakaś roślinność piąć, no to jest sama przyjemność, tak? Ja już wiem, że my chyba raczej nasze tarasy będziemy zadaszać z tego powodu, że bardzo dużo deszczy tutaj mamy i wydaje mi się, że łatwiej będzie nam utrzymać też czystość na tarasie właśnie wtedy, kiedy tych opadów jednak nie będzie. I od razu uprzedzając Wasze pytania, myślę o poliwęglanie takim jednowarstwowym, który jak szkło wygląda, jak tafla szklana. To jest chyba jedno z najdroższych rozwiązań, ale znowu jakość, bardzo dobre jakościowo, no i przede wszystkim bardzo estetyczne. Pytanie trzecie. Czy mogę mieć pytanie, skąd pochodzi konsolka, na tle której Pani nagrywała odcinek o wiosennych dekoracjach? Biała, wąska, wydaje mi się, że tworząca komplet ze stolikiem stojącym przy kanapach. Agnieszko, ten stolik i konsola to nie jest komplet. Stolik dopiero właśnie będzie się robił w firmie, która właśnie robiła nasze konsole. Poniżej, jak już będzie ten odcinek, bo też właśnie będziemy go niedługo kręcili, podamy link właśnie do mebli z marmurowym wykończeniem, bo te konsole, o które pytasz, to są konsole, które mają marmurowe blaty, białe marmurowe blaty. Konsole były zamówione, rozrysowane przeze mnie i śmieję się również, że jestem matką chrzestną nazwy tej konsoli. Konsola nazywa się Mist i znajdziesz je w firmie IDN, którą ja polecam z czystym sumieniem i z całego serca, bo dawno nie spotkałam firmy, która by z
taką dbałością wykańczała meble. Bo słuchajcie, mebli jakby marmurowych na rynku jest bardzo dużo tak naprawdę. W jakąkolwiek wklikacie sobie meble marmurowe, bardzo dużo pozycji Wam wyskoczy. Dużo z nich to jest wprowadzanie w błąd, bo ten marmur tak naprawdę jest na przykład naklejoną folią na zwykłej jakiejś tam płycie, a producent sobie to nazwał meblem marmurowym. Ale również takie, które mają prawdziwe marmurowe, na przykład blaty z wierzchu, niestety nie są dobrze powykańczane. Na przykład spawy widać, tak? Bo zazwyczaj te meble marmurowe stoją na takich stalowych stelażach. W IDN właśnie to, co mnie zszokowało, jak te konsole przyszły, ja po prostu chodziłam wokół nich chyba z 20 minut, oglądałam właśnie i doszukiwałam się momentu połączenia, na przykład tam jest taka podpółka, połączenia podpółki właśnie ze stelażem. Ja nie znalazłam tego łączenia. One są po prostu, słuchajcie, przepięknie wykończone, także mam nadzieję, że ta moja odpowiedź dzisiaj sprawi, że IDN będzie miała kolejnego klienta, na bank zadowolonego, bo robią naprawdę przepiękne, przepiękne meble, a moja komoda nazywa się Mist. Pytanie czwarte. Wspominasz o tym, że Twoja praca jest bardzo angażująca i intensywna. Jak łączysz ją z przyziemnymi obowiązkami w domu? Czy sprzątanie w domu dzielisz się z partnerem, czy może zatrudniasz kogoś do pomocy? Ja sama pracuję bardzo dużo, podobnie mąż, i nie zawsze starcza mi sił i ochotę na prace domowe. Mimo tego, że lubię porządek, często coś leży i leży aż do weekendu. Partner nie utrudnia, ale też nie ułatwia, bo to u nas ja jestem osobą, która mówi, to i to musimy zrobić. Zastanawiam się, czy poproszenie kogoś o pomoc nie jest przesadą. Marta, od końca zacznę. Absolutnie proszenie kogoś o pomoc albo zatrudnianie osoby do pomocy w prowadzeniu domu dla mnie w ogóle nie jest przesadą. Mnóstwo moich koleżanek ma panie właśnie, które pomagają im prowadzić domy. Zaznaczam, że to są dziewczyny, które no, intensywnie, mocno pracują na zewnątrz, tak? Bo dla mnie praca, słuchajcie, prowadzenie domu, ja też to postrzegam jako pracę. Ale jeżeli masz oprócz domu, który każda z nas ma na głowie, jeszcze właśnie swoje życie zawodowe, które no, generuje od Ciebie dużo takiego intensywnego życia właśnie, że Ciebie nie ma, że dużo wyjeżdżasz, to ja w ogóle nie rozumiem jakichkolwiek obiekcji właśnie do tego, żeby no, zatrudnić kogoś, kto nam pomaga tutaj w domu. I ja takie osoby bardzo często korzystam właśnie z takiej pomocy. Wcześniej miałam takie osoby jakby systematycznie dwa razy w tygodniu, teraz udaje mi się je gdzieś tam co jakiś czas właśnie o tą pomoc prosić i absolutnie nie uważam, że to jest coś złego, a wręcz przeciwnie. My bardzo często, dziewczyny, wydaje mi się, że mamy gdzieś wpojone, nie wiem, przez nawet nasze dzieciństwo, że my musimy wszystko robić, po prostu być genialnymi matkami, żonami, kucharkami, sprzątaczkami, idealnymi pracownicami. Można pogodzić te światy wszystkie. Ja w ogóle nie twierdzę, że nie, bo ja jestem przykładem na to właśnie, że je godzę, ale właśnie proszenie o pomoc albo korzystanie z pomocy zewnętrznej, czy systematycznie, czy raz na jakiś czas, to jest właśnie rozwiązanie, które nam pozwala tak płynnie sobie właśnie jako kobieta poruszać się no, w tym aspekcie. Ja mam o tyle fajną sytuację i zawsze oficjalnie to mówię i też bardzo głośno chwalę mojego męża, że rzeczywiście o nasz dom dba cała nasza rodzina, bardzo mój mąż mi w tym pomaga i my mamy wszystkie jakby no, czynności związane właśnie z taką zwykłą codziennością podzielone między siebie. Mało tego, jest w to również zaangażowany synek, który też już ma jako dziesięciolatek swoje obowiązki. W mojej książce jest taki rozdział, który nazywa się Stoliczku nakryj się. I właśnie ja piszę tam dokładnie w tym rozdziale o tym, że nie ma takich bajek. Stoliczek się sam nie nakrywa i ja wcale nie uważam, że wszystko w domu powinny robić kobiety. W ogóle nie rozumiem nawet takiego podejścia. Także już tak reasumując, tak, jak najbardziej sięgaj po pomoc, jeżeli tylko czujesz, że jest Ci to potrzebne i że rzeczywiście korzyść to Waszej rodzinie przyniesie, bo na pewno przyniesie, bo wypoczęta mama, szczęśliwa, uśmiechnięta, na pewno jest dużo fajniejszą mamą i żoną i w ogóle dużo fajniej w rodzinie funkcjonuje niż ta, która właśnie jest bardzo zapracowana i ze zmęczenia już nie ma czasem wieczorem nawet ochoty na rozmowę. Pytanie piąte. Asiu, ja trochę prywatnie. Czym się Twój mąż zajmuje zawodowo?
Karolana, rzeczywiście prywatne pytanie, ale okej, jeśli chcesz wiedzieć, to żadna tajemnica, mogę odpowiedzieć. Mój mąż jest grafikiem kreatywnym, grafikiem komputerowym. Pracuje w agencji reklamowej, bardzo fajnej zresztą, i naprawdę nad fajnymi projektami. Pracuje nad fajnymi ideami. Nam to jako rodzinie w ogóle bardzo ułatwia też kontakt, bo zawodowo jakby jesteśmy w tym samym obszarze zainteresowań. Nas to samo interesuje. Możemy godzinami w ogóle rozmawiać właśnie na jakieś tematy związane z marketingiem, z reklamą, z projektowaniem. Tak myślę sobie, że to może być dla rodziny taki plusik w ogóle dla małżeństwa, tak? Że pomaga to jednak budowanie relacji. Mój mąż z naszą firmą nie ma oczywiście nic wspólnego, bo pracuje gdzie indziej. Green Canoe jest sobie, mąż pracuje w innym miejscu, ale zawsze mogę liczyć na jego wsparcie, na pomoc, na podpowiedź czasami, jak się zastanawiam właśnie nad jakimiś kwestiami związanymi z grafiką. Tak mam dobrze. Pytanie szóste. Kupiłam szeregówkę dopiero w budowie i zastanawiam się bardzo nad białą podłogą i podobnie lekkim wnętrzem. Latem będzie cudowny nastrój. Pani też o tym pisze. Nie ukrywam, że właśnie takie lekkie powietrzne klimaty są mi najbliższe, przynajmniej latem. A zimą? Jaki wystrój salonu preferuje Pani w porach zimowych? Czy można prosić o artykuł na ten temat? Czy w takiej bieli zimą również jest dobra aura? Monika, to właśnie zimą białe wnętrza powodują, że my się lepiej czujemy, bo po prostu w takich wnętrzach jest dużo, dużo jaśniej niż w innych. Jak sama zapewne zauważyłaś, już od jesieni właśnie poprzez te miesiące zimowe, grudzień, styczeń, to jest właśnie taki czas, gdzie jest szarówka za oknem i bardzo szybko robi się ciemno, a przez to, że mamy białe wnętrza i światło jest odbijane na przykład właśnie od podłogi, od sufitu, po pierwsze jest jaśniej, a po drugie biel to jest królowa kolorów wszelakich. I pozwala nam na to, że właściwie my możemy, słuchajcie, szaleć aranżacyjnie. Ja na przykład zimą właśnie w takim okresie świątecznym wprowadzam do domu wszelakie futrzaki, grube pledy bardzo miękkie, takie dekoracje w ogóle, po pierwsze związane z sezonem, czyli jakieś tam gwiazdki, światełka, po drugie bardzo przyjemne w dotyku, żeby właśnie można się było na przykład gdzieś tam wtulić, zatulić na fotelu czy na kanapie. I odpowiadając na Twoją prośbę, postaram się pod spodem, poproszę, żeby był link do naszych takich artykułów właśnie z okresu świątecznego, na przykład odnośnie dekoracji świątecznych, czy w ogóle aranżacji, jakie ja robiłam w swoim domu. Mam nadzieję, że któryś z nich Cię zainspiruje. Pytanie ostatnie. Mam meble antyczne, takie z wysokim połyskiem. Stół i krzesła chyba sprzed pierwszej wojny. Wszystko dziedziczone po babci, która też je po części odziedziczyła. Wszystko ciężkie, drewniane. Uwielbiam biele i szarości. Ściany szare, podłoga pieprz i sól, dodatki szare, ale większość biała i sezonowe kolory. I pytanie. Boję się zmieniać kolor tych starych mebli. Jest mi ich szkoda. I nie wiem, czy dobrze robię, myśląc tak sentymentalnie. Marlena, nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że właśnie jeszcze ludzie tacy jak ty sentymentem podchodzący do naszego dziedzictwa, można powiedzieć, bo meble, które my dostajemy właśnie z pokolenia na pokolenie, są i naszym rodzinnym dziedzictwem, że właśnie tak podchodzą do tych mebli, że nie chcą ich niszczyć, bo dla mnie zamalowywanie, takie zapaćkowywanie antycznych mebli właśnie takich po pradziadkach, ja naprawdę to po prostu jako grzech ciężki postrzegam. Śmieję się oczywiście w tej chwili, ale żal mi jest, słuchajcie, żal mi jest często mebli, które obserwuję, nie wiem, w social mediach. Widzę, że to jest piękny antyk właśnie jakiś, na przykład z dwudziestolecia międzywojennego, zamazany, zapaćkany pędzlem na biało, no bo taki trend jest w tej chwili, tak? Jeszcze jest dużo jakby DIY przerabiania różnych mebli i o ile... Jak najbardziej jestem za tym, zwłaszcza jeśli są to meble takie, chyba kilka lat temu był taki nurt w Polsce sprowadzania mebli z Holandii, które imitowały dany styl Ludwiczki właśnie albo inne epoki. I okej, jakby te meble były bardzo zniszczone najczęściej, tak? I wtedy odmalowywanie, ich wyszlifowanie, odmalowywanie było jak najbardziej na miejscu. Ja chyba pamiętam sama kiedyś właśnie tego typu komodę odmalowywałam. Ale jeśli mogę o coś prosić naszych widzów, widzów Green Canoe, błagam, nie zamalowywujcie rodzinnych antyków. Nawet jeżeli są to zniszczone meble, warto je zabezpieczyć, odłożyć pieniądze na renowację
zobaczycie, jak później te meble odwdzięczą Wam się właśnie już po tych wszystkich zabiegach swoim pięknem i magią, bo ja uważam, że tego typu meble właśnie taki magiczny wątek do wnętrza wprowadzają. Spójrzcie, wszędzie na zachodzie właśnie takie oryginalne meble z epoki są perełką, taką perełką właśnie w salonach, jakimś głównym punktem, są wyeksponowane, ludzie się nimi wręcz chwalą i mówią o tym, spójrz, to jest mebel mojego pradziadka, to jest mebel po mojej prababci. U nas mam wrażenie jeszcze, że my nie doceniamy trochę naszej kultury, właśnie trochę tego dziedzictwa, które jest nam dane i mam naprawdę ogromną nadzieję, że takich osób, Marlena, jak Ty właśnie będzie coraz więcej, że zanim właśnie zamalują czy coś zrobią, to się zastanowią i właśnie być może raczej oddadzą do renowacji i później będą się cieszyli tymi meblami przez następne pokolenia, aniżeli właśnie zamalują je po prostu i oszpecą tak naprawdę. Moi mili, mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć, no może nie na wszystkie pytania, które mi zadaliście, bo wybraliśmy tylko ich 7, jesteśmy jednak czasem ograniczeni, ale mam nadzieję, że te odpowiedzi, które dzisiaj udzieliłam, wystarczają. Jeżeli nie, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście jak zwykle pod tym filmem spokojnie w komentarzach możecie mnie pytać o co tylko chcecie. W kolejnym Q&A postaram się na te pytania właśnie odpowiedzieć. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę, na greencanu.pl. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Tutaj na dole gdzieś jest okienko subskrybuj, obok jest taki dzwoneczek, który trzeba piknąć, wtedy będziecie powiadamiani o wszystkich kolejnych odcinkach. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to już tradycyjnie proszę o łapkę w górę, będę wtedy wiedziała, że to jest właśnie to, co chcecie oglądać. Na Facebooku powstała grupa, o której mówiłam, Quali Team Green Canu i właśnie do tej grupy również serdecznie Wam zapraszam, będę zaszczycona, jeżeli dołączycie do naszego grona. Planujemy zlot wszystkich uczestników właśnie naszej grupy. Jeszcze nie wiemy gdzie, co i jak, bo to jest taki pomysł na świeżo, ale jestem pewna, że on na pewno dojdzie do skutku. Na dziś będę się już żegnała i ja, i ptaszki nasze leśne, i do następnego, niekoniecznie Q&A, ale odcinka z serii Green Canu. Do usłyszenia.